Sobota, 27 maja 2023 roku. Moi drodzy czytelnicy, 27 maja 2023 roku od godziny 11:52 czasu ukraińskiego nadszedł dziewiąty dzień księżycowy, którego symbolem jest nietoperz. Dziś pierwszy kwartał miesiąca. Księżyc rośnie. Dziewiąty dzień księżycowy to dzień negatywnych, diabolicznych energii. Dlatego w ciągu dnia twoje lęki i niepokoje mogą się nasilić. Możesz też mieć zły humor. Odpędź negatywne myśli. Nie rozpaczaj. Wszystko będzie dobrze. Według ukraińskiego badacza O. Osypenko, dziewiąty dzień księżycowy to dzień krytyczny. Pasywna osoba może sprawić, że każdy dzień kalendarza księżycowego będzie dla niej krytyczny, ale w tych okresach jest szczególnie narażony. Ludzie, którzy wiedzą, jak powstrzymać negatywne emocje, nie powinni bać się krytycznych dni. Najlepszą ochroną w tym dniu jest duchowa harmonia i równowaga. Konieczne jest stawienie czoła swoim lękom i przekształcenie ich w pozytywne cechy. Z poważaniem. Wasz astrolog Lubomir Bogojawleński.